Grupa Azoty Police zorganizowała testy sprawnościowe dla kandydatów do pracy w Zakładowej Straży Pożarnej. Mieliśmy ponad 40 kandydatów, którzy wysłali do nas swoją aplikację, natomiast tutaj połowa została odrzucona z tego względu, że nie mieli uprawnień, które by pozwalały na to, aby mogli być strażakami w Straży Pożarnej. Następnie osoby, które się kwalifikowały, zostały zaproszone na testy. Aby do nich przystąpić, konieczne było przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań. Ostatecznie w testach, które odbywały się przez 3 dni, wzięło udział 12 kandydatów, wśród których znalazła się jedna kobieta. Większość to mężczyźni, ale mamy jedną panią. W zasadzie była to jedyna kandydatka, która się nadesłała. W pierwszej kolejności kandydaci musieli wspiąć się na 20-metrową drabinę, której kąt nachylenia wyniósł 75 stopni. Pozwoliło to stwierdzić, czy u danej osoby występuje lęk wysokości. Wśród zadań był także bieg po kopercie oraz bieg na 1000 metrów. Ponadto panowie podciągali się na drążku, a na kandydatkę czekał rzut piłką lekarską. Sprawność fizyczna odgrywa kluczową rolę w pracy strażaka. Ciężka armatura pożarnicza i umundurowanie to dodatkowe 40, a nawet 50 kg. Praca w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Police to nie tylko gaszenie pożarów. To przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo pracowników i instalacji oraz reagowanie, kiedy jest taka potrzeba. W tej pracy nie ma rutyny, bo każde zdarzenie jest inne.